Karolina Dobrowolska, witam Państwa serdecznie. No, dziś nie mam dobrych wiadomości, pogoda nam się popsuła. Już teraz na zachodzie kraju, tam pada od Pomorza po Dolny Śląsk. I miejscami to są mocniejsze opady. Jeszcze słonecznie jest na wschodzie, ale i tu dotrą deszczowe chmury. Jak widać już najbliższa noc z opadami. Bez deszczu tylko utrzyma się Podkarpacie, ale to także na południu będą się tworzyć mgły. I to będzie ciepła noc z temperaturą od 10 do 13 stopni, a w strefie opadów zacznie też mocniej wiać. Jutro deszczowe chmury dotrą nad wschodnie regiony naszego kraju, tam lokalnie może padać mocniej. Poza tym to już powinny być przelotne opady, a na zachodzie zacznie się rozpogadzać. No i tylko 15 stopni w Suwałkach, 17 w głębi kraju, najcieplej będzie na Podkarpaciu. Utrzyma się silniejszy wiatr nad morzem, jego prędkość może dochodzić do 60 km na godzinę. Ciśnienie najpierw spadnie, a po południu zacznie się wahać. Kolejne dni to dawka zmiennej pogody, słońce na przemian z deszczowymi chmurami. I tak w czwartek popada raczej przelotnie, tylko miejscami na Pomorzu Zachodnim może padać mocniej i nad morzem utrzyma się silniejszy wiatr, a więc ta odczuwalna temperatura może być niższa niż 16 stopni, które mamy na mapie, poza tym do 20. W piątek nieco przyjemniej, Polska zacznie się dostawać pod wpływ wyżu, ale wciąż na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz. I tylko od 15 do 18 stopni. Ten piątek niech będzie takim łagodnym wstępem do tego przyjemnego weekendu. Na pewno nie zabraknie słońca, no i tak przyjemnie. Do zobaczenia.